Transformers. Kreskówka, która powstała po to, żeby reklamować zabawki, o których dzisiaj już nikt nie pamięta. Kiedy Autoboty postanowiły wbić na ziemię w 2007 roku pod czujnym i zdziedzieniałym nadzorem Michaela Baya, fani zareagowali na to umiarkowanym entuzjazmem. Uznali, że film był spoko, efekty specjalne urywają zderzak razem z bagażnikiem, a i wątki ludzkich bohaterów były całkiem znośne w oglądaniu, ale bez jakiegoś szczególnego efektu wow. Mimo wszystko pierwsza część sprawiła, że masa osób niezaznajomionych dotąd z Transformers i zdało sobie sprawę z istnienia tej trwającej nieprzerwanie już od ponad 20 lat serii i to do tego stopnia, że teraz przeciętny zjadacz chleba po usłyszeniu frazy Transformers widzi przed oczami kakofonii Michaela Baya, a nie Autoboty biegnące zrobić sieczkę z Decepticonów przy akompaniamencie Transformers! Film swoje zarobił, więc producenci postanowili, że trzeba zatem kłuć żelazo, póki gorące. Powstały zatem kolejne części o następujących tytułach. Transformers coś tam z piramidą, dymającymi jajami i dymaniem nogi Megan Fox. Transformers Optimus Prime morduje z zimną krwią błagającego o litość wroga. Transformers Asia Express oraz Transformers co tu się odpierda. I dopiero po premierze piątej części Diesla wśród blockbusterów widownia stwierdziła, że dość. Nie chcemy już dostawać po raz kolejny tego samego co ostatnim razem. Ostatnimi razami chcemy dostać coś nowego. Rychło w czas, moi mili. Kiedy ostatni rycerz smażył z naszych mózgów średnio wysmażoną jajecznicę, w międzyczasie powstawała kolejna część serii o Transformerach. Spin-off, a zarazem reboot. O jeden z czołowych przedstawicieli mechanicznych obrońców Ziemi, czyli o Bumblebee. Postanowiono, że wręczy się projekt w ręce dobrego reżysera, umiejscowi się jego akcje w latach 80. Jednym słowem, tym razem się postarają. I choć ciężko jest w to uwierzyć, po tym jak przez ostatnią dekadę Michał Zatocki z powodzeniem gwałcił nasze umysły swoją gimbazjalną mentalnością, to tym razem, w końcu, po tych wszystkich latach, dostaliśmy ten film, którego wszyscy pragnęli w oczekiwaniu na Transformers 1. Bumblebee to najlepszy film w całej serii o przygodach Autobotów, do którego sensu nie trzeba wcale oglądać ani kreskówek z lat 80., ani tym bardziej filmów Michaela Baya, żeby go w pełni polubić. To film, na którym będziecie się śmiać, płakać, bawić i cieszyć jak małe dziecko, niezależnie od tego, czy się wychowywaliście na starych, czy też tych nowych serialach, czy poszliście na niego tylko dlatego, że chcieliście po prostu obejrzeć coś dobrego. Akcja filmu rozgrywa się, jak już mówiłem, w latach 80. XX wieku. W radiach przegrywają Take On Me oraz Never Gonna Give You Up, a cała Ameryka żyje jak jeden mąż pojedynkiem z mateczką Rosją w proszącej krew w żyłach zimnej wojnie. Pośrodku tego całego bałaganu jest i ona, Charlie, w którą się wciela rewelacyjna jak zawsze Hallie Steinfeld, która po śmierci ojca nie potrafi się w tym wszystkim ni chusteczki jedwabnej odnaleźć, matkę jej brata traktuje jak obce osoby, ojczyma nazywa po imieniu, a każdą wolną chwilę spędza przy naprawie auta swojego taty, które za żadnych innych nie zamierza się odpalić. W tym samym czasie na Cybertronie rozpętała się wojna domowa. Decepticony przejmują władzę nad światem Transformerów, a garstce ocalałych członków ruchu oporu cudem udaje się przeżyć zamach stanu. Do tych członków należy on, waleczny robot Bumblebee, który na polecenie samego Optimusa Prime'a wyrusza na ziemię, by tam urządzić kryjówkę dla Autobotów, żeby mieli jak się przygotować na odebranie tronu z rąk przeciwników. Pech chce, że podczas awaryjnego lądowania na ziemi traci informację moduł mowy oraz obrywa uszkodzeniem swojej pamięci. I wtedy przypadkowo poznaje Charlie, co okazuje się być dla niej niewiarygodnym zrządzeniem losu, bo akurat właśnie szukała dla siebie samochodu, żeby nie musieć ciągle popitalać na swoim skuterzyku. Ale niestety wróg nie śpi. Trzmiela poszukuje amerykańskie wojsko, żeby go doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości za nieumyślne zaatakowanie ich, a Decepticony pragną go dopaść, żeby poznać lokalizację pozostałych członków ruchu oporu, a przede wszystkim Optimusa Prime. I nareszcie mamy jasno ułożoną fabułę w serii! W porównaniu do ostatniego rycerza, który swoją historię miał po raz pieprzaną po napierdzielaniu się z królem Arturem, Merlinem, aliantami, nazistami, smokami, skarbem narodów dla ubogich, szukaniem jakiegoś medalu,
Czekaj, o co tam chodziło? To genialny materiał na barach. W porównaniu do tego oślizgłego niczym smar ścierwa, fabuła tutaj jest prosta jak drążek skrzyni biegów, a dzięki temu, że jest zdumiewająco nierozbudowana i przyziemna, mamy w końcu czas na rozwinięcie przedstawionych widzowi bohaterów. I to jest pierwsza rzecz, którą Bumblebee wygrywa w porównaniu z filmami Baya. Bohaterowie. Za film wziął się reżyser Kubo i dwie struny, za którym, co prawda, nie przepadam w takim samym stopniu, co reszta świata, ale nie jestem jeszcze na tyle zgorzkniałym z kredem, żeby stwierdzić, że mnie kompletnie nie poruszył, bo Travis Knight umie jednak w postaci. Charlie to skłócona ze światem dziewczyna, która choć początkowo wydaje się być straszliwie pyskatą gówniarą, której przydałby się solidny i długaśny szlaban, okazuje się być już w połowie filmu bardziej zrozumiała i sympatyczna dla widza, niż mogłoby się to wydawać na samym początku. Utrata rodzica? Zagubienie w świecie w czasach swojej młodości? Tutaj można było bardzo łatwo wpaść w patetyczną tkliwość, która ma nas wzruszyć w najtańszy sposób, jaki tylko się da, ale Knight doskonale wie, jak operować uczuciami niespodziewającego się tak dużej dawki emocji widza. Kiedy postać ma się wykrzyczeć, to wypada to naturalnie. Kiedy ma się roześmiać, to śmiejemy się razem z nią. A kiedy ma się rozpłakać, to chcemy ją do siebie przytulić. Jasne, czasem film uderzy w teczko, w fałszywy ton i Charlie powie o jeden raz za dużo, że nie jestem samą osobą, od kiedy jej ojciec nie żyje. Ale nie jest to na tyle nachalnie wprowadzone do filmu, żebyśmy od razu mieli skrzytać zębami. Przewrócicie lekko oczami i już wracamy na właściwe tory, czy raczej na właściwą drogę? Czekaj, były jakieś transformery pociągu? Zwłaszcza, że relacja wygrana między Charlie a Bumblebee to jeden z najlepszych wątków w całym filmie, bez którego tak mocno nie przeżywalibyśmy dziejących się w nim wydarzeń. Charlie to zagubiona w dzisiejszym świecie i swojej obecnej sytuacji dziewczyna, która nie ma zielonego pojęcia, jak się w tym wszystkim do jasnej anielki odnaleźć, a Bumblebee to zagubiony w świecie i swojej obecnej sytuacji autobot, który nie ma zielonego pojęcia, jak się w tym wszystkim do jasnej anielki odnaleźć. Spotkanie obojga skutkuje wzajemne zrozumienie tego, co dotąd było dla nich niezrozumiałe. On nauczy się rozumieć ludzką naturę i kulturę oraz porozumiewać się z innymi bez swojego modułu głosu, a ona dotąd kitrająca się przed światem w garażu, gdzie jedyną bliską jej rzeczą jest samochód zmarłego taty, stanie się nagle opiekunką przerośniętego czterokołowego Bobo, który nie ogarnia, że jak usiądzie na ludzkiej kanapie, to prawie na pewno skaże ją na rychłe. I cała ich relacja robi ten film. Dzięki temu tak mocno się przeżywa całą akcję, a akcji, o dziwo, jest tu całkiem sporo. I nie martwcie się, tu już nie ma Michaela Baya. Rozpierducha łączy tu w zarówno zgrabny, jak i widowiskowy sposób rozbuchaną wirtuozalię eksplozji z kameralną walką o drugą osobę oraz własne życie. I co zaskakujące, film w kwestii rozwałki jest znacznie bardziej brutalny i odważny niż wszystko, co Michał odwalił w swojej samochodowej kamasutrze, w której nie wiadomo, gdzie zaczyna się Optimus Prime, a gdzie kończy się jakiś inny Megaton. Tu ktoś wyrwie komuś kończynę, tam ktoś zostanie rozerwany w wybuchu na masę śrubeczek i innych części zamiennych, a czasem ktoś nagle postanowi przeciąć malowniczo swojego wroga na pół w filmie przeznaczonym dla dzieci. Bumblebee, Dropkick i Shatter stosują w tym filmie takie metody fizycznej perswazji, że niejednokrotnie zdarzy wam się podnieść swoje brwi z niezłego zaskoczenia podczas seansu. Tylu chwytów judo nie widziałem w kinie od czasów judo, a Bumblebee dostaje tutaj mocno po morcie. Oj, mocno. Równie mocno co NPC w Modern Warfare, kiedy zaczyną grać na cheatach. To jest dosyć bolesny film, ale z taką przemocą, która jest uzasadniona fabułą, relacjami i bohaterami, a nie jest tylko przemocą dla samej przemocy. Czy film się nada dla zajaranego transformerami 7-latka? Cóż, powiem tak, to jest sprawiedliwa przemoc. Wrogowie są tutaj źli, okrutni, bezlitośni, nie patyczkują się, stosują najgorsze możliwe metody na unieszkodliwienie przeciwnika, byle tylko osiągnąć swój cel, nawet jeśli podchodzi pod to zamordowanie drugiej osoby, w wyniku czego Bumblebee jest praktycznie przez cały czas zmuszany do samoobrony, a że ci łapią się dosłownie wszystkiego w celu rozgromienia nieprzyjaciela, to Trzmiel też nie może się ograniczać tylko do naparzania stalowymi knykciami. Dla małego dziecka może to być niezły szok, ale za to przygotowującego na większe dawki brutalności i przemocy. Przemoc jest tutaj po prostu fair. Przemoc w afekcie wywodzi się tutaj od czarnych charakterów, a Bumblebee stosuje przemoc tylko w samoobronie. Ale spokojnie, bez obaw. To nie jest krwawy rozpierdol roden z jakiegoś Johna Rambo. Tylko nadal ciepłe, słodkie i przyjemne kino familijne dla całej rodziny, która zamiast burzyć zamki z piasku niczym rozkapryszony pięciolatek, woli je powoli i na spokojnie sobie stopniowo budować. Pogadać z drugim dzieciakiem w piaskownicy, nawiązać z nim jakąś bliższą relację, zrelaksować i nacieszyć się tymi chwilami tworzenia czegoś ładnego. Bumblebee to jest jeden z tych filmów czerpiących garściami z lat 80. i sypiących nawiązaniami do nich jak cukierkami w Halloween, które są dobre same w sobie, nawet gdyby
próbuje obetrzeć z tej nostalgicznej otoczki, mimo tego, że nawiązanie jest tutaj od groma. Tutaj w tle ktoś będzie oglądał w telewizji Alfa, a to Charlie zapuści sobie na Walkmanie The Smithsów, a to Bumblebee zacznie z zaangażowaniem oglądać końcówkę Klubu Winowajców. Wszystko to buduje bardzo fajny klimat, dzięki któremu jeszcze przyjemnie się ten film ogląda. No, po prostu fajnie się ten film ogląda, okej? To jest po prostu fajna rozrywka. To nie jest Ready Player One, okej? To nie jest Player One. Nie jest nachalnie, jest w sam raz. Panie Spielberg! Ludzie, ten film sprawił, że przerupany mem stał się na moment jeszcze raz zabawny. To już jest sztuka! Przez ten film mam ochotę jeszcze raz obejrzeć Kubo i Dwie Struny. Może dzięki Bumblebee bardziej polubię ten film, nie wiem, może... Jezu, szanuję cię, trafi się najcie. Z tego co ludzie piszą w komentarzach pod spotami promocyjnymi Bumblebee, które pokazują walkę na Cybertronie, to Travis Knight według fanów, bo ja nie jestem fanem Transformerów, poszedłem po prostu z czystą kartą jako czysty widz, według fanów Travis Knight tą 2,5-minutową sceną zaorał wszystkie 5 filmów Michaela Baya. W 2,5 minuty, bo dał po prostu fanom to, na co czekali. Na co czekali już od jakichś 20, a teraz już od 30 lat. Wiecie co, doszedłem do wniosku, wiecie co, wpadłem na pomysł, jak stworzyć bardzo dobry film. Jak stworzyć film, który zadowoli zarówno fanów, jak i zwykłych ludzi. Wystarczy stworzyć coś, co się spodoba. Coś, co się spodoba nie tylko tobie. Żadne dyndające jajca, żadne dymające nogi, roboty. Żadne rasistowskie stereotypy, żadne nagłe zmiany formatu, żadne marki Warburgi, żadne Optimusy Prime, które mówią, że są Optimusy Prime, bo to są Optimusy Prime. Wystarczy się postarać i dać ludziom to, czego chcą. Widzę co, Bumblebee to jest jednak dobry. Szanuję widza, daję mu porządną dawkę rozrywki, po prostu jest dobry. Po prostu jest dobry. Ten film jest dobry. A w skali sztywności jest jak stalowy gigant. Tylko, że jest młodszy, mniejszy, lepszy, bardziej żółty, zna więcej sztuk walki, ale także pochodzi z planety pełnej uzbrojonych robotów i także nie ma nic wspólnego z żadnym z filmów Michaela Baya. I to już jest wystarczający powód, żebyście z chęcią sięgnęli po tę produkcję. Kino nowej przygody XXI wieku oraz świetny sposób na rozpoczęcie nowego roku. Dołóżcie swoją cegiełkę. Ten film zarabia gorzej niż te wszystkie Transformery, ponieważ ludzie mieli już dość Transformerów. Naprawdę, pomóżcie temu filmowi, bo naprawdę na to zasłużył. Od patyka, pozdrówcie bileterów. Teraz sobie uświadomiłem, że to będzie moja pierwsza recenzja, w której poinformuję was o moim Patronite'cie. Założyłem Patronite'a, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Patronite jest po to, żeby miał jak recenzować te filmy, żeby miał za co recenzować te filmy. Więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć i pomóc mi w zebraniu na nową kamerę, uzbierać na nowy komputer, żeby było więcej live'ów z nowszych gier. Jeżeli chcecie mi pomóc uzbierać na nagrywarkę do PlayStation 4, żeby mógł także i tworzyć recenzje gier na PlayStation 4, to zapraszam na Patronite'a. Macie tam progi 5, 10, 15, 50 i 100 zł. Od 10 zł dostajecie dostęp do elitarnej grupy tylko dla patronów, na które dostajecie przedpremierowe linki do recenzji, przedpremierowe info o tym, co aktualnie robię. Zapraszam. Zapraszam także na mojego fanpage'a, na którym często się udzielam, coraz częściej. Czasem wrzucę coś wartościowego, a czasem tylko jakiegoś zabawnego memika. Zapraszam na swojego Twittera, na którym cholernie często się udzielam. To jest mój prawdziwy strumień świadomości. Zapraszam na swojego Instagrama, na którym się wydurnię na moim Insta Stories. No i to by było na tyle. Na razie wszystko. Sorry, I'm late. Hit a little traffic.